się chyba udało. Dzień dobry, wieczór. Nie, no weź się wyłącz. Wyłącz, nic nie słyszę. O, teraz już coś jest tam. Halo, dzień dobry. O, jest, działa, dobrze. To mogę przyciszyć. Tak, oczywiście, Jakub Lubiecki. Ten tekst, co ja wiem, że za nie, nie włączałem specjalnie gry, dlatego, żeby pokazać, jak jest ustawione. No tu jest na 300%, no, że się więcej nie da. A szkoda. Jak powiedziałem, ja nie lubię się męczyć, ja nie lubię, mam wystarczająco dużo problemów w życiu, żeby jeszcze sobie komplikować zabawę. Witaj Macieju, witaj. Coś miałem rzec, a nie cygańc, ale ja dzisiaj wyszedłem z prawy chyba. Lód na 150%, odnowienie 5 dni, właściwie już mi się to wszystko tam poodnawiało, bo jest 7 dzień. Okej, multiplayera nie ma, więc tam nie będę nic pokazywał. To tak po kilku... Znaczy dwa skasowałem. Na YouTubie skasowałem dwa komentarze, bo były brzydkie. Ja nie mówię, że tam jak ktoś coś źle o mnie pisze, to niech sobie pisze. Mnie to tam jest dokładnie rybka, tylko nie lubię, dlaczego zaraz mnie wyzywa, nie? No. Dzisiaj nie, natomiast w najbliższym czasie tak. Nie wiem, jak będzie wyglądało. W ogóle w najbliższym czasie, powiem ci szczerze, streamy, bo... Dzisiaj mieli dzwonić? Dzisiaj, ja nie wiem, czy zadzwoni, chyba nie dzwonili. Do córki, bo ona czeka na... Dobra, wiem. No, bo ona czeka na telefon z przychodni, lekarskiej. Natomiast, no dopóki jest w domu, no to... No to na razie będzie wyglądać tak, jak wygląda. Strasznie długo się to... odpala. Ale macie już szansa, jakaś będzie na pewno. Jest serwer. Nie wiem, jak długo będzie, bo... No. Nie, nie. Po prostu, wiesz, ja mam komputer w tej chwili przeniesiony do pokoju, gdzie... w którym zamieszkiwały swego czasu nasze córki. Obydwie, potem starsza wyprowadziła na studia, więc młodsza jeszcze sobie zaanektowała ten pokój po swojemu. Po czym teraz ja go zaanektowałem po swojemu i mam tu komputer, że mam święty spokój, nikomu nie przeszkadzam. No ale tak nie, całkowicie nie przeszkadzam. Dobra. Pobudowałem się, już wracając do, teraz przechodząc do gry i dlatego mówię, że nie będzie, wracam z powrotem do swojego przerwanego wątku, dlatego jeszcze przez jakiś czas tak będzie. Poza tym najprawdopodobniej pod koniec miesiąca dostanę wypowiedzenie z pracy, no więc trzeba będzie poszukać sobie jeszcze jakiejś roboty, więc to znowu nie wiem, jak będzie wyglądać dalej sytuacja, no ale to, no, to są tak zwane plany dalsze. Co ja mam zrobić? Ja też byłem, co to kurde, aha, już wiem, dobra, ale to nie mam tego. Pobudowałem się w zielonej okolicy. Sprawa wygląda w ten sposób, że... Co tu jest? Aha, glinianka. Z tego miasteczka przeniosłem się tu. Do tego miasteczka. Tu mam jeszcze całe niezwiedzone. Tu jest następne miasteczko, które jest już na tym biomie spalonym. Tu jest następne jakieś miasteczko, które nie wiem, co tam jest, ale na razie, szczerze powiedziawszy, to muszę się zająć trochę wzmacnianiem całego tego ustrojstwa, bo jest dzień siódmy. I znając życie, to one mi to mogą cokolwiek rozpieprzyć. Ale piece sobie pobudowałem, nawet sobie zrobiłem jedną. O, cement się robi, no ładnie. Zrobiłem sobie jedną betoniarkę i stół sobie zrobiłem, piłę sobie zrobiłem. I powiem wam, że ten mod jest tak sakramencko trudny,
Bo tu są skrzynki, tak, to jest malutka skrzynka, a potem są takie trochę większe skrzynki, a oprócz tego jest jeszcze skrzynka, bo to jest mała, średnia, normalna, nie, duża i bardzo duża. Ale żeby te skrzynki zrobić, to trzeba mieć tu gdzieś coś to poodpalane. I to, że się zrobi tutaj skrzynkę. O, mam dwa punkty do rozdania, ale myk. To, że się tą skrzynkę tu zrobi, to wcale nie znaczy, że tam że można robić wszystkie skrzynki, bo się potem okazuje, że te skrzynki robi się gdzieś jeszcze tu. Czy tu? Nie, to są książki. Czy tu? Nie wiem. Tu, no. Gdzieś coś się tu robi jeszcze, nie? Co tu się robi? Nie, wiesz co, ja powiem ci tak, że zastanawiałem się nad tym, ale obejrzałem sobie dzisiaj film Gonciarza, a ja go rzadko oglądam, bo za nim specjalnie nie przepadam. Cement miałeś wziąć, chłopie, i chyba miałeś sobie wziąć. No, oczywiście, no gdzieś tu mam, tylko teraz pytanie, gdzie. Obejrzałem sobie Gonciarza i on tak trochę się nabijał z YouTuberów, ale prawda jest taka, że YouTuberzy w tej chwili, no, YouTube w takiej postaci, jak była, się skończył. No bo po tym wszystkim, co się porobiło na świecie, w większości wie, okej, dobra, to jest polityczna sprawa, to według mnie. I to jest, ale przydaje się, bo trochę ludzi mi poczepało. Gdzie ja to wsadziłem? Ty, no przecież robiłem te koblistony całej. Nie mam tego. Ale się to przydaje, że poczepało trochę ludźmi. No, przypomniało, że nie ma tak całkowicie, jak było, że. Teraz to już tylko mieć i pokazuje, jak ja mam dobrze i jak jest ogólnie super ekstra. A nie, to nie tu. Nie, to też nie tu. Jak jest super ekstra i w ogóle patrzcie, podziwiajcie i kochajcie mnie. Ja już od dawna wiem, że patrzcie, podziwiajcie, kochajcie mnie, to ni cholery nie chce działać, słuchajcie. To nie, to nie tędy droga. To się tak po prostu nie da. Aha, już wiem, co miałem zrobić. Już zabiłeś? Nie? O, teraz już tak. Dobra, właśnie. No, a większość YouTuberów i influencerów na tym polegało. No, w ten sposób to robiło. No i słuchajcie, no tak to się kuźwa nie da. No. Mimo najszczerszych chęci. Co ja miałem zrobić? Gdzie ja mam kill effect? Tu mam kill effect, dobra. Młotek jest do dupy. Ale było potrzebne, no to trzeba było zrobić. Dobra, to niech se same rozwalają. Pipcył to. Tu. Ups, panie. Tu trzeba dorobić. 6. New talk. No i trochę się to niektórym przyda. Takie otrzeźwienie, no bo to, wiecie, no nie chodzi tylko o to, żeby mieć najnowszego iPhone'a, tudzież inne popierdółki, tylko również chodzi o to, żeby no coś po sobie pozostawić. No. Ja tam i tak nic nie zostawię, z wyjątkiem starej chałupy dla dzieci, no ale, no ale przynajmniej coś. No. Znaczy mnie też zostawili starą chałupę, więc. Okej. I teraz by tu pasowało postawić te schody. Tylko żeby one mi tych schodów nie rozpieprzyły. Okej. No dobra, zaczynam wpadać w jakieś dzisiaj te dziwne
4, 5, 6, 7, 8, 9 dróg. Ja zaczynam wpadać w jakiś dziwny ton dzisiaj. Nie wiem. Za dużo browara albo coś w tym stylu. No. Ale faktem jest, że zaczyna się robić dosyć interesująco, jeśli chodzi o pogubiłem się. O sytuację na świecie. Gdzie są moje schody? Tu są moje schody. Schody mogę sobie wsadzić tu na razie. Numer 5. Nie tak. O właśnie. Wiesz, dlatego ja, jeżeli cokolwiek mówiłem o całej sytuacji, to mówiłem, że to jest moje zdanie. Nie powtarzałem pierdół typu właśnie, że 27 stopni, jak będziemy pić wodę, która ma 27 stopni, to koronawirus umrze. No, tak jest. A ja jestem, panie majster, ten, no, jak się to nazywa, ksiądz proboszcz. I to taka jest robota. Zawsze się tacy znajdą, którzy, wiesz, będą mądrzejsi niż ustawa przewiduje i na to się niestety nic nie poradzi. Choćby nie wiem co, no nic nie poradzisz już. Dwa, tam to jeszcze raz zrobił. 7, 5. Okej. Okay. Natomiast ludzie też przyjmują wiele rzeczy, a nie to, zupełnie bezkrytycznie, zupełnie. Są wiele rzeczy, jest takich, które, wiesz, naród łyka, kurde, jak pelikan świeżą rybę i jeszcze się cieszy, nie? I jeszcze powtarza potem, że no przecież mówili w telewizorze, że to tak ma być. No może i mówili, nie wiem, no. Nie słucham telewizora. Czy nie, znaczy tak. Telewizor oglądam codziennie, tylko go nie słucham. Z drugiej strony, wiesz, no władza nam sama pokazuje, że to wszystko to jest pic na wodę fotomontaż, bo skoro tu, wiesz, ty nie możesz wyjść, kuźwa, do parku, bo jest zakaz, po czym się nagle okazuje, że cały tabun osłów z wiejskiej zapitala, kuźwa, na rocznicę smoleńska, no to kurde, ludzie, no proszę was, no. Wiesz, tu gospodarka leży i już przestaje kwiczeć, a tu nagle wyskakuje jak królik z kapelusza pani Kaja Godek, która żąda wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji. No to co ma piernik do wiatraka, ludzie kochani? No, to jest jakaś kuźwa popieprzenie z pokręceniem i to totalnie. No. To jest w ogóle jakieś... Nie wiadomo, o co chodzi. Z drugiej strony przeczytałem dzisiaj na Facebooku komentarz do całej zaistniałej sytuacji, że rozmowa z pro-life'ami to jest tak jak rozmowa z antyszczepionkowcami i powiem wam szczerze, że coś tu kurde jest. No. Tak to mniej więcej wygląda. Z jednymi i z drugimi się nie da rozmawiać. Aczkolwiek powiem szczerze, tu się przyznaję, za każdym razem jestem antyszczepionkowcem. Tylko ja nie chodzę i nie opowiadam, jakie to szczepionki są złe. Bo to nic nie da. Tu mam, tu jeszcze, z tej strony. Dobra, tu mam zrobione. Dobra, jeszcze z tej strony, to by trzeba było rozpieprzyć. Na razie nie będę tu robił betonów, bo... Nie wiem, jak to będzie wyglądać później. Aha, to by mi tylko...
A właściwie... O, i tam by nie było takie głupie. To by nawet nie było takie głupie, tylko to muszę jeszcze rozpieprzyć. Dobra, to muszę rozpiżyć. Gdzie mam kilofek? Mam kilofek, okej. No, no też wiele rzeczy nie uważam, że to jest dobre, no ale nie chodzę z transparentem po ulicy i nie wyzywam całej reszty społeczeństwa od idiotów, no. No niestety, no prawda jest taka, że... Nasz naród najmądrzejszy nie jest, ale to nie znaczy zaraz, że... Ło, panie! Uciekaj, uciekaj. No, tego chyba już zabiłem. O, ładnie siadł. O, jak ładnie siadł. Już? Wszystko? Wszystko. No. Nie. Wiesz co, bo to jest... Ja to już mówiłem na streamach, że niestety, ale historia to jest największa kurwa wśród nauk. Każdy ją obraca na swoją stronę. No, fizyki nie przekręcisz, no nie da rady. Choćby nie wiem co. Chemii organicznej nie przekręcisz. No, jak będziesz pędził, to jakbyś nie pędził, zawsze ci gorzyła wyjdzie, nie? No, nie da rady inaczej. A historia, no niestety, no, wygląda to w ten sposób, że każdy ją przekręca jak chce, na swoją stronę. To jest tak, za moich czasów w szkole uczyli o Ludowym Wojsku Polskim, o tych, jak oni się to nazywali, no, batalionach chłopskich. Natomiast AK, zawsze mówiło się, że była Armia Krajowa, ale nikt nas nie uczył tego, że to byli bohaterowie i w ogóle no, ludzie, którzy uratowali ten kraj, nie? Tego nikt nie mówił. Natomiast teraz jest zupełnie na odwrót. No, teraz właśnie tylko żołnierze wyklęci, którzy walczyli. Ja wiedziałem, że wtedy byli żołnierze wyklęci, bo o nich się też mówiło, aczkolwiek na lekcji historii, aczkolwiek mówiło się o nich raczej źle. Jeśli chodzi w ogóle o kościoły, to ja jestem zwolennikiem kościoła takiego zdroworozsądkowego. Wiesz, Jeżeli już w coś wierzyć, to we własny rozsądek i trzeba popatrzeć na z każdej strony na to, co ci próbują wcisnąć. No to się nauczyłem właśnie po przeżyciu liceum zaraz po stanie wojennym, także... Ja do liceum chodziłem w latach 80. na początku. W 79. poszedłem do liceum. No i tak to wyglądało, że... Aha, to bym mógł właściwie zostawić. No nie bardzo to muszę naprawić. I... Aha, to... Dobra. Niech będzie pochwalony. I wtedy, wiesz, wielu rzeczy się dowiedziałem, na przykład i również odnośnie żołnierzy wyklętych i Katynia, i ja byłem przekonany święcie, że Katyń to uczynili Niemcy. Potem się okazało, że jednakowoż nie Niemcy, no ale...
Ale też wiesz, przyjąłem to do wiadomości, to wtedy zacząłem sprawdzać różne rzeczy. I sprawdziliśmy to wszystko. Zresztą pani profesor z historii, która nam to powiedziała, wytłumaczyła też, o co w tym wszystkim chodziło. I gdzie można to znaleźć, więc tu muszę powiedzieć, że pomimo sporej ilości raczej niepochlebnych wspomnień i niemiłych wspomnień z liceum, jedno mogę powiedzieć na plus tamtej szkoły. Nauczyli nas myśleć. Nauczyli nas myśleć. Powiedzieli jedno, jeżeli masz wątpliwości, to szukaj dotąd, dopóki nie znajdziesz czegoś, co cię usatysfakcjonuje. Nie musisz, wiesz, wierzyć zaraz w to, co robisz i w to, co ci mówią. Ale szukaj. Pytaj. A teraz, no dobrze, wszyscy to kuźwa. Wiesz, no to tam były różne rzeczy, sporo wesołych takich, miłych w sumie, ale było kilku nauczycieli, którzy robili wszystko, żeby nam obrzydzić naukę, ale to tacy nauczyciele byli, są i będą, także to już nie ma co się zagłębiać w temat, że tak powiem. Natomiast no to były też inne czasy. Inne czasy, inna szkoła. Wiesz, no był taki myk, że w podstawówce pani od matematyki, jak dawaliśmy jej popalić, to lała nas linijką. To nie, że tam zwracała uwagę albo mówiła, ale proszę się uspokoić. Nie, brała półmetrową linijkę, nie, metrówkę. Taką metrową linijkę miała, taką szeroką. I po prostu lała nas. Albo po łapach, albo po dupie. No. To jest jeszcze nic, bo w trzeciej klasie, jak byłem, nauczycielka bardzo starej daty, ona już była wtedy na emeryturze, no ale jeszcze, no bo to samotna kobieta, uczyła nas muzyki. Uwielbiała wszystkie dzieci, ale jak się, że tak powiem, brzydko wkurwiła, to lała nas po łapach piórnikami. A muszę wam powiedzieć, że piórnik wtedy to nie wyglądał tak jak teraz, tylko to była taka drewniana skrzyneczka. No więc tym, jak się dostało w łapę, to naprawdę bolało. Powiem ci, że nie ma co żałować, dlatego że myśmy z kolegą tak chodzili przez 3 miesiące. No, prawie 4. No, a potem musieliśmy wykombinować, żeby nie mieć tyle tych, nie? No, a widzisz. Z drugiej strony, zaraz zamiast do Katowic na Czarny Rynek, nie wiem, co tam teraz jest, ale to jest przy... Ja nie wiem, jak się ta ulica nazywa. Teraz tam jest super sam postawiony. Ten nowy, przebudowany i jest, był przystanek autobusów. No, kiedyś to był przystanek PKS, a teraz to jest wszystko. No, tam przyjeżdżają jakieś dalekobieżne autobusy również. No to tam chodziliśmy na Czarny Rynek i raz zamiast tam pojechaliśmy do Krakowa. No i od momentu wyjazdu do Krakowa wiem, jak boli, jak ci zamowiec przypierniczy blondynom, także to no wiem, jak tego i wiem, jakie blondyna zostawia ślady na plecach. Także no wesoło było. Ale nie żałuję, niczego nie żałuję z tamtych lat, powiem wam szczerze, że nie. Było różnie. Było i było zabawnie, i były takie momenty, że faktycznie było przegwizdane. Aha, dobra, to sobie możecie rozwalać. To na razie zostawię tak jak jest. Która jest godzina? 8:13, no właśnie. Aha, ty, przecież ja miałem.
wstawić ten, choć majonez. Dobra. Chodź no. Bo... A, dzięki tyle. Dobre. I... Jak się to nazywa? Groty do strzał. Jak to się cholera nazywało? Aha, tu jest broń. Jest. A jak się robi? To? Dobra, to było mi potrzebne. No bez jaj. Dobra, zrób. A kij zrób 300. Aha, ty, decha. I stój. Ile to idzie? Pięć minut. Sześć, dobra. Witam przed serca Matko Święta. A bądź, możecie śpiewać, Barka, nie ma problemu. To ja nie wiem, bo ja słów nie znam, nie umiem. Bo ja nigdy do kościoła nie chodziłem. Także mnie są niestety śpiewy kościelne obce mocno. Aha, już wiem, co jeszcze miałem zrobić. Dobra, przypomniałem sobie. Tam to trzy... Gdzie to są te drzwi? Tu są. Ok. Jak się to nazywało? Bolt, dobra. Jakie pitole. Co mi jest do tego potrzebne? No widzisz. To i to, ok. To mam dużo, to będę miał 300. No i dobra, co to jest? Tungsten. Znalazłem jakiś klucz z tungstenu i znalazłem młotek. O. A nie, to jest stalowy. Dobra. A szep serca, dziękuję. Tradycyjnie ciula to, ale stabilnie. Także bez żadnych tam jakichś tych. Wiesz co, zdrowie jak zdrowie. No. Jak się już raz spieprzy, to potem się nie chce poprawić. Co ja miałem zrobić? Zaraz, tamto. Aha, już wiem co. Dobra. Ty, a ja sobie to wziąłem w ogóle? Wziąłem. No jak wiesz, jak się już raz spitoli, to już potem się ni cholery nie chce poprawić. Tak, robota z tego jest, no ale co zrobić? O, panie, no to może być problem, bo wiesz, u mnie to jest taki z tym śpiewaniem... No problem polega na tym, że ja niestety mam głos do baletu, a nogi do opery i to wychodzi pewien problem, ale no, tylko że nie, no nut za mało, powiem tak, nutek mam trochę za mało, ja bym musiał mieć więcej nutek, to wtedy tak. No tak, w ogóle szep serca, powiem ci, że tak nie daje się temu koronowanemu na razie. Na razie. No. A drugi, kucharek 6, tak. Tam, gdzie kucharek 6, tam cycków 12. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale to dobre to jest. Zaraz, nie, tak już wiem, co. Już wiem, jak. Tak. Gdzie to mogę postawić? Tam. O, widzisz. I tam będzie dobre. No, będzie ciężko. Będzie ciężko przeżyć tą noc, bo mam mało amunicji, mało w ogóle wszystkiego. Wyjdźłaś? Znalazłeś. Dobra. Ki, teraz tak. To gdzieś taki właśnie gdzieś coś słyszałem z tymi kucharkami. No, jest. No widzisz, nie udało się.
No nie tu, o właśnie. Ale tu pan Sztur starszy miał rację z tym śpiewaniem, powiem wam. Śpiewać każdy może, jeden lepiej, a drugi gorzej. No, towarzysz Stalin. Ale to nie, to on to jeszcze nie, ale najlepszy to jest towarzysz Lenin, wiecznie żywy. I powiem szczerze, coś w tym kurde jest. No i teraz tak, tu sobie nie postawię tego, ale jakbym sobie tu przelazł i tu sobie spróbował tak postawić, to może się uda. Dobra. Nie, no chyba się udało, ale jaja. 5. Jest. Tak, nie tak. No czemu? No czemu? No. Teraz Stalin i tamta cała reszta towarzystwa jest przedstawiana jako bandyci, zbrodniarze i czornoznaje. W tym wypadku to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No a wtedy przecież to byli bohaterowie narodu. Stalin, Lenin. Panie, wszyscy. No ale... To trzeba rozebrać. I to niepotrzebne do niczego. Okej. Okay. Dobra. Ej, a jak się kurna chata robi amunicję? Z czego się robi amunicję? Nie, trzeba za moment, jak to się jest? Dobrze. To i to, ty i to, kurde, tak samo się. Ammo workstation. Ty, ja to mogę zrobić. Ale myk, no to kurde, chłopie. Na to co czyszysz jak osz. A, dobre, dobre. Wiesz, a propos tego, że nie żyje, to jeszcze jest też takie było powiedzenie, jak... Nie pamiętam, kto to... To jakiś satyryk właśnie mówił, to były lata 80. albo 90. ubiegłego wieku. nigdy nie przypuszczałem, że dożyję dwóch rzeczy, że dożyję czasów, kiedy sam powiem, że... A za moich czasów, to jest jedno, a drugie, w życiu nie przypuszczałem, że kiedykolwiek w życiu powiem w ubiegłym wieku. Kurde w dupę. No jestem, no faktycznie, no człowiek z przełomu dwóch wieków. No, ale... I on powiedział tak, że coś tam właśnie gadali, z kimś rozmawiał i było takie coś, że... Beethoven nie żyje, Bach nie żyje, Chopin nie żyje, a ja jakoś tak się nie najlepiej dziś czuję. Nie, to sobie właśnie zapamiętałem. Czemu ja tego nie rozebrałem jeszcze? No, okej. Okay. A propos narzędzi, a propos gry. Dowcip polega na tym, że tą łopatą nie da się kopać. Nie da się, po prostu, bo się gostek przewraca jak jasny fix i koniec, kropka. Tą łopatą się da. Wychodzi na to, że da się kopać tylko tymi narzędziami, które te, no, jak się to nazywa? Które można wytwarzać samemu. Zaraz. To chyba miałem wziąć. A gdzie są części elektryczne? Nie mam? Ej. Ale jajo.
Ty, 6,6. Mam tylko 8, potrzebuję 20 mechanicznych. O cholera. Czemu mam 2? Skąd ja to wziąłem? Aha, jeszcze te. Nie mam, przecież miałem. No nie mów, że będę musiał jechać jeszcze. O, w mordę jeżdżę. Dobra, chodź gościu kolorowy, jedziemy. Raz, dwa. Dobra, dobra. Aha, tam mam jechać. Chyba dobrze. Gdzie jest mój moplik? Jest moplik. Okej. Okay. No, nie jedziemy. Muszę przejechać po części, bo... A w mordę jeża. Aha, nie, no dobra, tędy wydają chyba najszybciej. Nie chcę mi się tu łazić teraz szukać. Nie pij jak prowadzisz. To co łupło, to butelka z piwa. Święta była posucha. Kurde, zdrowie już nie to, ja pitole. Wypiłem dwie takie nieduże szklaneczki. Rudej na myszach, panie, i normalnie mi się tak gowie już później tak trochę tego wało, że ło. Koniec świata. O, mięsko biega. Cipko! A mam nóż? Mam. To jest dosyć ciekawy nóż. To jest nóż, proszę Państwa szanownego, jakiś combat knife. I ten combat knife to działa tak, patrzcie się. O, właśnie potrafi, że się trafi. No. Robi ciul i już jest po zawodach. Jedź. Aha, dobra, bo tu przez przepalony nie da się przejechać. Okej. No mięsko nigdy złe nie jest, co by tam nie powiedzieć. Mięsko jest dobre. Aha, muszę sobie nasadzić jeszcze grządki zrobić. No widzisz, zapomniałem, ale to później. Nieźle, wow. No i tak to ten. I tak wyglądała szkoła w latach 80. i 70. Ale ja mówię cały czas, że jak... Gdzieś ty jest. Chodź tu. Gdzieś mnie to kurde dziąbał. Co Encumbert? Aha, dobra. Kurde, balans ty chopie, jedź tędy, a nie tamtędy. Tu drogę masz, to jedź drogą. Tak jak tu, przy panie, tego mięsko tu łazi. Czekaj. Stój. Gdzie mięsko jest? Mięsko wziął i uciekło. Ty, a ja nie mam tego porządnego karabina? O, w mordę jeża. Dlaczego nie mam? Dobrze. Nie, będziesz mi tu. Ciup. Aha. Ciup już. Spadaj. No i... Aha, tylko tam czy tu? Chyba tu. No. Tu? Nie tu, tam. No
ale jedno, co, o czym mówiłem, właśnie wracając do szkoły, to o czym mówiłem już chyba kilkukrotnie nawet, to pamiętam skład mojego pierwszego tornistra do szkoły. To jak szedłem do podstawówki, to... Ty, no co wyście się wszyscy, kurna? Łopy pcieliście? Gdzie jak potem widziałem tornistry starszej córki, młodszej córki, to ja naprawdę miałem pusto. To se zjedz, to się napij. Ile mięska, o panie. No, już lepiej. Lepiej nie mówić, ale jest. No to... To naprawdę. Ło! Pierdzący Stefan. Stefuś, jak ja cię dawno nie widziałem. A myśmy mieli ćwiczenie do polskiego, no bo wtedy w pierwszej klasie nikt nie umiał czytać i pisać, nie? To znaczy, prawie nikt. Bo... Znaczy, nie należałem do jakichś tam chlubnych wyjątków, bo kilkoro z dzieciaków miało czytać. Jak żeśmy poszli do pierwszej klasy i pisać. No z pisaniem było gorzej, no, ale czytać sami żeśmy potrafili. No nie wszyscy, ale parę osób było. No i tak się dobrze zapowiadałem i tak to dzisiaj mi to zostało. Dalej się dobrze zapowiadam. No i... Ale to było inaczej. Spokojnie było. No nie było sytuacji na przykład takich, że przychodził rodzic do szkoły i żądał na przykład czegoś tam. Cie, kuźwa, pan jest niepoważny. Ja pitole, to wiesz co. Poraniony pomysł normalnie. Ja się, kurde, człowiek coś przeskarbał w szkole, to znaczy, ja miałem ogólnie przesrane, bo ja, moja mama od razu wiedziała o tym, że coś przeskarbałem w szkole, bo ona w tej szkole pracowała. No więc od razu do niej dochodziło. Natomiast normalnie moi koledzy, których rodzice nie byli nauczycielami, no to mieli przegwizdane, bo jak się coś przeskrobało w szkole, to ten... To... Jak rodzice przychodzili, ojciec na przykład, no to od razu można było gazety w portki wsadzać, bo się dostawało w pieprz, nie? I to nie było. Bez gadania żadnego. Po prostu dorośli nas inaczej traktowali. O! Teraz niektórzy moi rówieśnicy się oburzają okrutnie, jak to, no jak można tak dziecko traktować? No i co zejść zrobił? Idzie. Inaczej nas dorośli traktowali. Nie było tak jak teraz, że kurde, gówniarzowi wszystko wolno. Gdzie to, kurde, w dupę? Gdzie wolno? Jakie wolno? Co jest? Nie ma, że boli. Ja dobrze w ogóle jadę? Dobrze jadę. A tak w ogóle to ja tędy... A nie, dobra, nie wiem, tędy jeździł. O! Trzeba będzie jakieś auto rozebrać, bo... Benzyn się kończy,
za chwilę stanę w polu i będę musiał zapipcać. Dzisiaj chłopie tyle razy, że strzelił, to jest. Nie. Tu jest fajna rzecz, nie tak. Tu jest fajna też rzecz, słuchajcie. No weź się otwórz. O właśnie. Że na przykład to jest przenoszenie tych rzeczy, które istnieją w drugim pojemniku. Jest fajna rzecz. O, pstryk, przeniosłem tylko to, co tam było gdzieś. Tak jest. To na przykład mogę jeszcze wsadzić. To mogę wsadzić. O. Ty, granata mam, ale ja ich kokna mam. Ja pierdziu. No, teraz już mogę skręcić w tę stronę. Tu jest błąd w tym modzie, o, że tego typu samochody są zakopane tak w połowie. Ty, gdzieś ty jest. Tak. Wow. A nic tam ciekawego nie ma, no ale. Ciekawe, czy się to dało tego rozebrać. Eko sedan. O, i zrzut. Ciekawe, czy to się da rozebrać, wiecie. No, zobaczmy. Coś tam się udało. No proszę, proszę, proszę. Piosek? Okej. A jeszcze to mogę? Okej. Teraz jeszcze zrobimy to tak. Okej. Aha, moment. Tu jest. Jo. Dwie miejscówki. Ty, tu jest druga, ale ja wiem. A gdzie ta druga idzie tak w ogóle? Aha, ta druga idzie tu. No dobrze. To mi akurat niepotrzebne. Do niczego. Tu jest paliwko, ale muszę zrobić sobie najpierw stację chemiczną. No, powiem wam, fajny ten mod jest. Fajny. Fajniście, pobawiłem się i wczoraj, i przedwczoraj troszkę. Zresztą tak samo jak w rafcie, jak w końcu stwierdziłem, że na przedni, bo tam jest B-Jar. No i ja to na początku myślałem, że to jest słoik miodu, nie? No a ty, tu jest. Co tu jest? Tu jest węgiel? Nie, to są śmieci. Dobra, jak już jestem, to zobaczę te śmieci. No i mówię, to słoiczek miodu. A tu B-Jar to przecież słoiczek pszczół, a nie miodu. Ty. Pierdoło, dzień dobry. No to jest tak, jak się tam. Czek języków obcych nie uczył, to potem. Są takie kurna skutki o efekty. Gdzie to jest? Jest. Teraz tak. O i. Młoki. Jedziemy do mojej straży pożarnej. Nie mogę znaleźć węgla i nie mogę znaleźć tego, no, żelaza. Znalazłem już ołów, znalazłem. Tu jest księgarnia, czy jak się to tam nazywa.
No, łychu, 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 nie z tej strony, że skręciłem co trzeba. Ale może być. Siostrzyczka miłosierdzia. Coś rozwaliłem. Czemu on przez krzaki przejeżdża, a ten... Aha, nie, dobra, tu mam wejść. Ło, panie, ale wyskup. Jest troszkę benzynki. Z takich rozebranych jeszcze jakieś tutaj wyskakują jakieś brudy, ale to nic z tych brudów nie ma, więc... O, plecak wyszedł. O! Tu rozebrać. O! O, się rozebrało. Dobra. Tak. Pyk. Pięknie. Pięknie. Teraz tak. Co ja potrzebowałem, żeby tego zrobić? Aha, 30, 20, 6, 4 i 1. Tu mam 2. Jak ja mam 2? Aha, tu, dobra. To muszę to zrobić inaczej. Moment, moment, moment. Moment, moment. Czekaj, czekaj, chłopie, no, dwójkę tu, dobra. Teraz tak, potrzebuję to, to. Tam to chyba mam. To chyba, nie wiem. Nie, to mam, to mam. A tego nie mam. A miałem tu gdzieś. Pewnie, że mam. Okej. To mogę rozebrać w ogóle. To co miałem wziąć. To mogę rozebrać. To i to rozebrać. To jest... O, to jest łuk. To co mogę rozebrać. To, to. Na pewno. A ja bym to użył. Nie wiem. Ale coś tam się porobiło, wiesz. No, wyłaś. Okej, okay, teraz tak, tu. O, to muszę wziąć. To też. To też. To też i... Jak to... No przecież... Aha, dobra, 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 okej, okay, no to nie będę, bo to ile to, strasznie długo będzie chyba trwało, nie? Ile by to trwało? O, panie, to nie, to co muszę wziąć tam. Czy tu coś mam jeszcze do zabrania? To. Gdzie mam te one? Tu mam, dobra. Się napij, gościu kolorowy. Czekaj, tu masz jeszcze żarełko w tej skrzynce. O, panie, to mam wziąć. To. To. To się mam napić. To se zjedz. I to se zjedz. I to se weź. I... Aha, to se też weź. Panie. Nie no, wodę nie no, coś ty... Chłopić jeszcze. Okej, okay, dobra. Ty nie no, weź tędy chodź. Ja będziemy tam dookoła chodzić, weź ty jest głupi. Ty, a właściwie... To czemu ja bym sobie tu miał nie zrobić tego?
Mam wrażenie, że mi się to uda. Chyba nie bardzo. Dobra. To musimy zrobić inaczej. Panie. O, tu są gwoździe. O, panie. Gwoździe trzeba wziąć. To można zostawić, to też. To trzeba wziąć, to trzeba wziąć. Ty, gliny mam tutaj jeszcze. Szmatki trzeba wziąć. Kurde, czekajcie, no czekaj, bo ja muszę coś zostawić. A nie bardzo wiem co. Aha, to mogę rozebrać w ogóle. Bo mi to niepotrzebne jest. Teraz... To... Okej. Okay. Skórę, dobra. Tego klucza to szkoda, cholera. Aha, moment. To rozebrać. Tego się nie ma jak zabrać. Dobra. Dobra, tędy chodź. Wyjdziemy sobie górą później, dobra. Na spoko. Znaczy, tamtędy sobie wyjdziemy, a na razie idziemy. Tu. Dobra. Pyk. Ha! Teraz jeszcze to. Coś jeszcze stakuje. To. To jest... Aha, to jest machine gun. No dobra. No to akurat nie bardzo, no. A, to. Co to jest? Beczka. To nie chcę na razie mieć. To mogę rozebrać. Pieprzył. I to. Ok. No, panie. Trochę to trzeba stąd zabrać. Tu na pewno to. To na razie jeszcze zostawię. To. No to by pasowało też wziąć, ale potrzebuję stąd. Potrzebuję to. Pieniądze zostawię. Pistoleta mam. A tu co mam? Tu nic. To. O! Aś tu mam tych paści różnych. Okna miałem wziąć. No okna jakieś dziwne. No ale dobra, niech będą. Jakie chcą, takie niech będą. Wszystko jedno. Co będzie, jak ja rozbiorę jeden taki na przykład? Złom. No dupa. To dupa. O, ty, woda. Tudzio. O, gwoździe. O, skóra. Co to jest? Small engine. Ty, tu jest. O, łuk. Już jakieś tam potrafię zrobić, zdaje się, chyba. Jakieś potrafię zrobić kuszę. Więc jak ja potrafię tą kuszę zrobić, to nie jest tak źle. Gwoździe. Tungsten mini bike chases. Proszę. To też, bo to też się przyda. Dobra. Teraz tak, czy ja mogę zrobić, jak to się nazywało? Kurde. Jak to się nazywało? O, to. Jest, mogę. Bo ja bym sobie bardzo chętnie stąd zabrał ten. Tego nie zabiorę, bo tu mam... No właśnie, tu jeszcze mam różne rzeczy. Ale... To mogę już zabrać. To mogę zabrać. Okej, ty, ale będę wziął.
Aha, tylko dwa mogę zrobić. Jak dwa? Dwanaście i dwa? Nie, głupie to dość. Ty, zrobiło się to. Dobra. Aha, tam to pękło. No i teraz sobie to zabiorę. Szkoda, że się skrzynek nie da zabierać, no ale nie można mieć wszystkiego naraz, no. No nie można. Dobra. Idę sobie stąd. To pozabierać. Dobra. Muplika. Gdzie jest tankowanie? O, pełny, nie ma, zatankowany się. Teraz tak. I już jest lepiej, nie mówić. Ale jest. No i teraz wracamy. Kurde. Jakby tak tam pojechać całkiem prosto. Nie no, tu jest droga przecież. Przecież będę jeździł w ten nazwę. Tam na przejściu pojechać. Aha, ale tu jest chyba rzeka. Nie. Rzeka jest? Dzień dobry, Karol, witaj. O, żelazo. Dzięki za lajka. Żelazo, niemożliwe. Ty, co to jest rzeka? Nie, no chyba nie. O, tu jest rozpiżone auto, które można rozpiżyć całkiem do końca. Co to jest? Wow. No, idziesz. Dobra. Rurki, szczęki. Kurde, ile tego tu wyłazi, z tego to się w głowie nie mieści. Teraz tak. O. Już troszkę lepiej. Albo coś w tym stylu. Proszę, nie ma jak moplik. Co się zacinasz? Nie zacinaj się. O! Niemożliwe. Pierdzorcy Stefan wyzionął ducha. Kurde, przydałaby się jeszcze jedna wieżyczka, ale ja tam chyba miałem. I zamiast sobie ją wziąć, to jadę jak ta pimpa grochowa.
I uciekł. Nie, ale tu to coś ciekawie wygląda. Przeładuj. Tylko, że tu będzie tyle dobra wszelakiego. Możesz w mordę jeża, ty. Nie umieraj, dżownico, proszę cię. A piernicze, chłopie. Jesteś cienki jak żebro bakterii. Ta cholera przylazła. Jest woda? Nie ma wody. Raczej chcę poszukać czegoś ciekawszego. Nie chce mi się siekierki brać. Taki jestem leniwy. To rozebrać. O! To ubrać. Resztę to rozebrać. Witajcie, towarzyszu, witajcie. A, dawno was nie było, mnie też zresztą. Dobra, nie będę tam pipcy, kurde. W tańcu. O, muszę się wypakować. Ale nic ciekawego tu nie ma, więc... Dobra. Aha, Exodus, nie, bo ja mam metro, ale mam metro 2033 i last coś tam, Redux, nie wiem jak się to czyta. I jeszcze mam ten Extended Cut, czyli to jest jakiś tam super ekstra, nie? No, tak właśnie, to mam. A, dobra, ty, coś jest. Tak? Nie. Dobra, to się wybiorę kiedy indziej. Moment, muszę się. Dobra, okej. Właśnie. I jedziemy. Wiem, że jestem ekumberet. Nic na to nie poradzę. Aha, jeszcze jest chłód. Dobrze. Terenowy mopik, nie ma jak tego. Terenowy mopik jest najlepszy. O, teraz będzie chyba dobrze. Teraz powinno być dobrze. No. Najlepsza rzecz na świecie, terenowy mopik. No, ale sobie będę mógł zrobić teraz stację, specjalny workbench do robienia amunicji. Tu jest tych workbenchów ileś tam, 10, bo jak potem popatrzyłem na to wszystko, to tam tego jest od groma i trochę. Aha, dobrze jadę? Chyba. Chyba tak. Tam sam pojechał, to ciekawe co z tego wyjdzie. Na przejściu. No weź, nie, stawaj dymba, Opecku. No mniej więcej. Tak. Też takie zombiaki chodzą. Właśnie a propos dzisiejszych ulic, to wczoraj przeczytałem wyjaśnienie policji a propos tego gościa, co pojechał gdzieś tam se auto umyć i mu mandat przypitolili.
No więc to się okazało, że to mu przypitolili ten mandat nie dlatego, że pojechał sobie auto umyć, tylko dlatego, że było ich tam czterech. No, czterech gości na roz, kurde, poszło mieć auto i... Leż. Dziadu. No, skuterek się wystraszył chyba tego. Zombiaka się wystraszył. Kurde, no tyle dobra wszelakiego by się tu miało zmarnować. Jeszcze gdzieś mi coś tu poleciało, o jest. No to teraz to, że jestem taki przeciążony. Panie, taki, że jest przeciążony, że masz tylko jeden, no koniec świata. Ja, teraz pyk. Pyk. Co to jest? Piwa nie chcę. Po co mi to piwo, ty? Jak to wygląda? Nie tak wygląda. Tak zjedzmy. Dzięki, Adam, za lajka. Tak zjedzmy. I gdzie jest? A tu jest. A dobra, tą wodę wypiję. Oki. Jedziemy. I jedziemy dalej. Dup. Tylko tu jest rzeka i teraz jest problem, że... Ja miałem przez most przejechać. A tu chyba mosta nie ma i... A nie, to nie rzeka, to jeziorko jakieś. Dobra. Dobrze, dobrze, spoko. Nie jest źle. Noże. Stwierdziłem dzisiaj, że w ramach walki z Bebzonem, który mam coraz większy, wypiję sobie piwo. Ja se będę żałował. Jeszcze mogę sobie zaśpiewać za ostatni grosz. Co to tu jest jakieś takie? Jakoś taka kupa. Spierniczaj! Dziadu. A piórków nie ma? Aha, chyba wziąłem. Dobrze. Jakiś taki dziwny ten tu jest. Dobra, nieważne. No. Cześć, Putro. Witaj. Ostatnia szansa, żeby się załapać na serwerki, które jeszcze istnieją do końca miesiąca. I koniec, panie. Nie będzie serwerków. Na razie. A potem zobaczę, bo się właśnie dzisiaj dowiedziałem, że moja firma, kochana, moja ulubiona, jedyna w swoim rodzaju, stwierdziła, no bo jest jeden serwer na Seven Days, a jeden na inżynierów i rezygnuje z jednego i z drugiego. Bo nie mam pieniądzów. I dupa. Natomiast się dzisiaj dowiedziałem, że moja szanowna firma zaczyna się dogadywać ze związkami tak zwanymi zawodowymi. One są takie zawodowe jak ja związek, nie? No ale niech będzie. Stidzę ode mnie, cholero durna, ty. No i... Ty, gdzie to jest? Tam. I zaczną zwalniać. Także najprawdopodobniej pod koniec miesiąca dostanę wypowiedzenie. Najprawdopodobniej. No to mi zostanie jeszcze 3 miesiące. No bo po takim stażu, z takim stażem pracy jak ja mam, no to są 3 miesiące. A idzie ode mnie dziadu jeden, kurde, pieryjski ty. I... No to do końca miesiąca jestem na urlopie.
bo potem mi zostaną 3 miesiące, czyli maj, czerwiec, lipiec. Podejrzewam, że wcześniej się załapię, gdzieś może mi się uda gdzieś znaleźć jakąś robotę z naciskiem na morze. Krucyfiksie jeden pieruński ty. No co za krucyfiks cholerny. Nie będę tego zbierał. Może mi się uda jakąś robotę złapać. Ja pewnie pójdę sprzątać, bo przecież nigdy mnie nie przyjmą. A na delegację mi się jeździć nie chce. No mógłbym jako elektromontar się załapać, ale trochę się na tym znam. No ale... ale to jest robota na delegacji, więc nie chcę się. Po prostu. Szczerze, mi się nie chce. Już jeździ, za stary już jestem na delegację. Raz, no, cztery, okej. Idziemy. To uda się, czy się nie uda? Czego nie mam? Nic nie mam, dobra. Ptyk. Jeszcze to. Okej, teraz to. Dobra. Aha, moment. To muszę zrobić tak. Okej. O, właśnie. Dobrze. To mi się udało. Teraz gdzie ona jest? Jest tu. Dobra, teraz zrobić tak. Jest tu. Ok. To trzeba by potem te większe skrzynki porobić, ale to na razie nie mam. Nie mam jak. Łoki. Czemu się światełko świeci? Rym, cym, cym, tra, la, la. No i... I będę bezrobotny. Aha, ty, moment, czekaj. Czy teraz... Nie, to... Co mi brakuje? Cześć stary, nie było, to jest mod. Sorry. Aha, różne dziwne rzeczy mi tu brakuje, dobra. Moment. Coś tu jeszcze mam... Nie mam, okej, okay, tu... To... To... Aha. Co z tego można zrobić? Aha, mogę strzelać do tradera. Dobra, narzędzia też tutaj. Okej. Teraz tak. To.
Na pewno. Hihi. No i jaja, no. No, żeż w mordę, że... Co, nie ma miejsca? Nie ma. O, idź, 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 idź. Idź, idź, idź. Idź. Trzeba też paczkę zrobić inną. Ach, kurde, ty, bo jest 18, ja muszę jeszcze się wziąć za... Zaraz, to... 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 Nie, to, dobra. Okej. Tak. Okej. Tak. Miód. Brudna woda. Weź to rozbierz. Okej. Okej. Chyba nic więcej. Jakieś dżownice. Się kopie, to się dżownice wykopie. Nie wiem, nie wiem, do czego te dżownice są. Nie, można je zjeść? Ale jaja. Hmm. Aha, na ryby. O, panie. Dobrze, teraz tak, jeszcze to mam, ale... Aha. Jeden, jeden, jeden. Kurde, przecież miałem tego więcej. Nie wiem. Dobra. To... Da się naprawić? Da się. Okay. To... No i to, no i koniec. Dobra. Teraz tak, tu miałem, jest, okej, tak, tak, aha, bo mam tylko 152 pióra, dobra. Ale pióra gdzieś miałem, jest. Tak. Dobra. No, czyli właściwie to byłoby zrobione. To teraz tak. To to pozbierać. Nie tak. Okej, okay, tu nie muszę mieć nic na razie, więc zostawię to tak jak jest. Cholera, mam mało amunicji, no i... No i powiem szczerze, będzie trochę dupa, no ale cóż. No ale cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Miejmy nadzieję, że to zadziała, bo jak nie zadziała, to będą jaja. No cóż, no to wtedy zostanie mi nic innego, jak wsiąść na moplika i spitalać. Gdzie ja to mam? To mam. I 6. Czekajcie, bo za chwilę wrócę. Zaraz będę z powrotem.
Jednak niestety. Czy co się stało się? Co się stało? Raz? A. Jed, niestety, ten. Dwie, trzy osoby na jedną łazienkę to kurde. O jedną osobę za dużo. Aha, to sobie jeszcze wodę naleję. Coś się zaś zacina tam. Ale chyba idzie. Także. Jak się wszystko uda, to w najbliższej przyszłości będzie nowy sprzęt. Pod warunkiem, że się uda. Co? O Jezus Mario. Co mnie się to tu panie wyprawio? Co mnie się to tu panie wyprawio? To aż kurde źle zrobiłem. No trudno. No. Nie tam, tu, o właśnie. No i dobrze. No i pięknie. No i pięknie się zrobiło, pięknie. Ok. 137, no jest super, ekstra. Super ekstra, panie majsterku. Mam przynajmniej jeszcze jeden ten, ale nie mam. Czy on się już zrobił? Jeszcze, no, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. No ciekawe, bardzo ciekawe. Co to, to panie jest? No nie, tu. Dobrze, możemy to tu zrobić. Okej. Wow! Widzieliście taki myk? Aha, ty, moment, ty, czekaj. Nie, dobra, jedynka. Ja pierniczę, ty. Widzielibyście taki myk? Ale jajo. Nieźle, nieźle. Aha, to są paczki. 9 mm. Tak ogólnie to ja chyba mam jakieś punkty do wydania. 6, ale to dobra. Moment. Aha, stacja chemiczna. Jak się robi stację chemiczną? Jak się robi stację chemiczną? A nie mam tego. I dupa. To mam, to mam. No to też gdzieś mam. Desek mam w 3 i trochę. A. O. Dlaczego to mi się tak tutaj, przepraszam najmocniej, teraz tak i no, no, kurde no. Jest. Dobra.
Bardzo mało amunicji. Niestety. Aha, może bym sobie to też naprawił. Niestety, mam bardzo mało amunicji. Umczyk, umczyk. O, mam jeszcze to. Weźmy sobie to. Mam tylko jeden, no dobra. Naprawmy sobie to. Teraz tak, to można by było dać tu. To można by było dać tu. Nie chcę mi się zrobić następnej małej skrzynki, bo. Okej. Dobra, zaraz wrócę. Może już się zwolniła łazienka. No i gitarz. O kurde. Jakaś normalnie jedna wielka ogólna masakra. Dobra. Aha. 19.40, tak. Tu nie mogę nic zrobić. Bo nie mam ten. Aha, stację chemiczną. Nie mam tego. No i dupa. Dobra. Na razie będzie. Czy tu nie mam? A nie, to jest żarcie. A właśnie, a propos żarcia. Uch. To. Jak nie ma, jak było? A jest. Dobre i trzy, panie dziejku. Się burza zaczyna robić normalnie. Kurde, za dużo. Się mnie wyciągło. No sam się leje, nie wiem czemu.
Co on ma zaś z tym ładowaniem, ten mój telefon ci? Nie rozumiem tego. No cóż, mam 267 naboi. A tak zemsta szczylą. Normalnie. Coś brudne te okna, no ale. W razie gdyby coś, będę uciekał. Aha, mogłem sobie tu jeszcze postawić taki budek, żeby te one warioty ze mnie tam, na mnie tam nie leciały, nie? Kurde, to nie byłoby takie głupie, bym sobie taki budek postawił. Zdążę jeszcze, a coś tam jeszcze zdążę, która jest? 24, to jeszcze zdążę. Czy mam te one takie deski z gwoździem? Nie mam. Czemu nie mam? Dlaczego nie mam desków z gwoździem? Panie, to do dupy. Guzi też nie mam. A, dobra. To postawię sobie na razie tak i niech będzie. 8. Teraz momencie coś. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Ej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i dobra, no nic, już coś tam coś. Zawsze tam coś trochę. No, znajdowałem tego badziewia od metra i trochę. No i co, jak wygląda? Nie najgorzej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tego by można było wziąć stąd. Tak właśnie. I postawić go na ten przykład gdzieś tu, nie? Gdzieś ty jest, chodź tu. No, nie, już jest. Lepiej nie mówić, ale dobra. Teraz tak. jeszcze. Gdzie to jest? Tu jest. Dobra, rób stół już. Znaczy, wiesz, chlany poniedziałek, cześć. Był w miarę jak i taki, tylko że ten. Pierwsze święto wypiłem dwie szklaneczki. I to takie nieduże. I rudej na myszach i ojej, panie, to nie, to nie to zdrowie. A tak ogólnie to wiesz, nie wiem bardzo jest z kim, bo ty kurde, ja tu się nie. Ja się tu czymś zaraziłem normalnie. Ten antybiotyk. Użyj. No, już jest dobrze. Teraz tak. Gdzie jest woda?
Bez jaj. Okej. Teraz tak. Dobrze. Okej. Zjedz. No. No, 20:59. Panie. Jeszcze godzinka i będzie całkiem wesoło. Aha, nie mogę. O matko, a to nie da się jakoś tam powkręcać z powrotem, żeby głębiej? No bo w sumie jak wycharatasz regipsy, no to nie jest tak źle, nie? Bo to zostaną ci wkręty. A to wziąć je potem po prostu wytegować i już, nie? Powkręcać je później tego do środka i cześć. No. Myślę, żeby to jakoś zdało egzamin. Chociaż z drugiej strony powiem ci, że no faktycznie Polak potrafi, jak widziałem, co potrafi ludzie zrobić, to jeździć Mario. Siąść i płakać to jest delikatnie rzecz ujmując. 35. A, to nie ma nic. Mam nadzieję, że oni wszyscy tu przylecą do przodu i będzie. Nie mam nadzieję, że nie przeskoczą, bo to już byłoby mało sympatyczne. Ej, proszę, ja wypiłem dwa browarki i spać mi się chce, normalnie, ja cię pierniczę. Nie wiem, co to będzie dalej. O matko bosko. Jak tam jest grzyb, to jest kuźwa przegwizdane. No przecież miał kurde taką trochę lekko przesraną robotę. Nie da się ich zdjąć całkiem? Żeby je zerwać całkowicie? Zazwyczaj, jeżeli są stropy drewniane, to strop jest podwójny. No tylko, że nie wiadomo, co jest pod spodem. Jakbyś sąsiadowi kurde w dupę piętro niżej do tego, do mieszkania, nie w pod. No też takie może być. No. No właśnie, to jest to. Jest taki środek, jak się okazało, że mam za szafką ze zlewozmywakiem w kuchni pleść na ścianie, grzyb. Raz mi się tam woda wylała i filtr strzelił, mi się woda wylała. I kupiłem takie coś w piłkaczu. Śmierdziało okropecznie, ale działało. Kurde, powiem ci, że zadziałało elegancko i no nie tyle, że to zlikwidowało całkowicie, żeby to, wiesz, wypłukało, ale on tak go wysuszyło z kurczybyka, że potem go po prostu, wiesz, wytarłem go szmatką, poodkurzałem i tyle. No i zniknęło. Ale cholera go tam wie, jak to. No, żeby nie było tak jak w tym, u sąsiada, nie? Sąsiad zaczął robić remont starej chałupy. No i się okazało, że ten. Że. O kurde. Że musiał wszystkie stropy pozrywać. No bo jak ruszył. A stwierdził, że a tu se zerwę tylko te deski. A na tym oczywiście trzcina od spodu, a u góry dechy tak tylko ciepnięte byle jakie przykręcone. Się okazało, że wszystkie legary są tak spróchniałe,
że w ogóle nie ma sensu nawet najmniejszego tego cokolwiek z tym robić. No więc wypieprzył, nie? No i tyle. Jeszcze chwila. Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Nie, już za chwileczkę, już za momencik. Piątek z pankracem będzie się kręcił. A gdzie jest wtorek? O. Zaciął mi się ten, ale jaja. O rany boskie święte. A to wiesz, no w takim wypadku to nie jest jakiś tam wielki problem, trzeba by było zrobić taki myk, że no tam już by trzeba było położyć, żeby to wzmocnić chociaż trochę. O, w mordę jeża. Zaczyna się. Żeby to chociaż trochę wzmocnić, no to by trzeba ten. Lecą, tu jestem, halo, halo. Tu jestem. Widzicie, polegli. Ty. Jak to? Jak? Czemu tak? Ej, ty, nie, ty! Ale jaja. No nie! To jest nie po krasnoludzku! Dlaczego tak? Nie, oni mi tam poszli rozpieprzać na dole. I oni poszli. Halo, mietki. Gdzie ta horda jest? Ale to niesprawiedliwe, te cztery kratki przeskoczyli. No co, gdzie jesteście? Gdzie oni poleźli wszyscy? Na dupę taki biznes. No, dobra. Piesa odstrzeliłem. A reszty nie ma. Oła. Ale się wystraszyłem, no mnie się przeskoczyli. Do dupy taka z... Nie wiem, na sterydach, chcecie. Tu jestem. Ej, Mietek. Gdzie oni są wszyscy? No sobie już ustawiłem na taki trochę wyższy poziom, no. O, czekaj, co zrobię? I co? Nico. Ty, no nie ma ich. No do dupy taki biznes. No nie ma ich. Do kitu taka horda, kurde, na sterydach. Cześć. Swiss, tak? Dobrze?
Jakoś tak chyba. No dupy taka hurda na sterydach. No to kurde, co tu? Gdzie ta hurda jest? Ja się tu przygotowuję, panie, robię. A oni poszaskoczyli, dwóch przeskoczyło, czy trzech. Trochę mnie natłukli i sobie poszli. No do dupy. No gdzieś ich tam słychać na dole. I to panie taki interes. Ja się tyle naprzygotowałem, namartwiłem, że mi braknie amunicji i takich innych. Ktoś mi tego, ale nie wiem, co, bo mi się zaś zacina ten idiota. Ale dzięki. Nie, no przecież to gdzie tu taki biznes jest? O. No chodź, jeszcze raz, no weź, wyjdź. Poszelam się do ciebie, chodź. Ty, no wiesz pan? Nie, ale czemu oni przeskakują? No nie opierniczy. Nie, no to jest jakaś normalnie, panie, paranoja. Normalnie to jest jakaś paranoja. No chodźcie. Nie no, cztery kratki przeskakują. To przecież nawet nie ma jak zbudować mostu zwodzonego normalnie, bo... Aha, no dzięki. No wiem, bo nie wiem czemu, nie wyświetliło mi się to, ale... Ale jaja, ty słuchajcie, no... To są jakieś kurno jaja, no. Gdzie mam kratki? Tu mam kratki. No i że przemyślenie. Ale se nie... No skurde bole pieruńskie, no. Zaraz, poczekajcie, pomału, ej tam. Ale pięknie skaczą, normalnie. No ale jaja, no. Ty, no ale cztery kratki? Ja cię pierniczę. No tego jeszcze nie było. A się wystarczył. Przekonany bym, że w czterech kratek nie przeskoczymy tu. Masz pan, panie. Jeszcze gdzieś coś? Leci coś. Nie?
Moment. Ujej, się nie kreskuje. Ale chyba tam nic nie rozwalają, bo nie słychać, żeby tam się coś tukło okrutnie. Noż w morle jeża, ale mnie zaskoczyły, no. Kurde, ty, no ale weźcie, no co to to takie. Ja się tu, pani, naprzygotowywałem. Wystraszyłem się. O, idą. Tyłem. O! O, cyrło się. O, level up się zrobił, no proszę uprzejmie. Niewiele ci to da, powiem szczerze, to trzeba kupić chemię, nie da się inaczej. Powiem ci, że ja już próbowałem. Ło kurwoście, cóż to było. Ja już próbowałem, wiesz co, różnych rzeczy, bo miałem w łazience, miałem strasznego grzyba. I jedynie co, to faktycznie tylko i wyłącznie chemia. Bo tak to... Ja się mi to tak szczerze. No ale wiecie co, no cztery kratki skaczą. Dobra, co tu teraz? No co? Co się zaś? Staw. No męczy, widzę właśnie, że coś. W ogóle mnie wszystko męczy. Dobra. Nie jest tak źle. Gdzieś oni tam łażą, no, idą. Ujej! O! O, chyba go zabiło. No weź, zabijaj się w końcu. Kurde, co za ciuć mąż. O, rany boskie. Jakieś takie, tego nie było, no. No chodźcie. Ale się fajnie i nóżki majdają. O, nogę ją szczeliłem. Nie wiem, czy go zabiłem, czy nie. Tego chyba tak. Teraz na pewno. Chyba.
jedynie chemia, a potem zategować czymś. Jak się to nazywa? Co się stało się? Pistolet mi się zepsuł? No niemożliwe, ty. No. To było dobre. To też. O, panie. Tylko, że szkoda, że to tak... dobrze, leci ich trochę. Nic, ja się skończyło. No to powiem, że to tak jest trochę niemiłe. No kurde, to jest mocno niemiłe. No. Jak to nie ma? Przecież było zrobione, dużo było zrobione. O co biega? Wejdzie, wejdzie, to nie może. Chodźcie jeszcze trochę. A, rumietki. Kiśnie się to wszystko. Dobra, chodź tu. Tak. Załaduj. No, trochę kicha. Mocno kicha. Chodź. Tam, żebym se zrobił taki on. Tylnął. Krew się po nie leje. Nie wyskakują. No trochę tego będzie. Chyba się nie cylnąłem. Teraz tak. Ale mu nogę urwało. Ajajaj. Chyba se nie cylnąłem. Wszystko zależy od tego, jaka była płyta. Jak to były te płyty łazienkowe, to nie powinny aż tak. Ale regips tak czy inaczej, jeżeli to było na podłodze w ogóle, to co za kretyn kładzie regips na podłogę? Ja pierniczę. On musi oddychać. To się nie da tak. On musi mieć trochę przerwy chociaż troszkę, nie? No ale no co zrobisz? No, ludzie mają... Niestety, ale... Przecież ja mogę sobie tak poszczerać, nie? Chodźcie tu.
Już ty mi to wyjechał. Jedyne, co ci zostaje, to folia. Nic innego nie wymyślisz. Zwykła, najnormalniejsza w świecie folia. Jeszcze wylać jeszcze. No, że coś tam. Oczywiście, że tak. No słuchaj, ja mam w kuchni położoną normalną polwogę drewnianą. Dechy. Kurde, kiedyś tak zawsze normalnie wszyscy tak kładli. Faktem jest, że jest więcej przy tym roboty, bo z później, nie? Bo płytki to sobie umyjesz i masz święty spokój. No a jak masz panele, jak masz czy dechy, no to się już tak nie bardzo da. No to już trzeba to potem. Tak, deski na przykład, no to musisz pastować od czasu do czasu. Zwłaszcza, że ja mam nie malowane, tylko ten, olejowane. Załaduj se. Fajnie, dobrze. Ups, panie, zaraz moment, bo trzeba coś zrobić. Jest tu gdzieś, nie ma. Następne drzwi, dobra. Jest, okej. Okay. No to ci skurdy bole pierońskie. No wyłazisz, to wyłaź. Te gościu. Gdzieś ty tam jest? Ty. No, mi nie jeden został inny. No, chyba go zabiłem. No coś w tym, powiem szczerze, jest, no. No grzyb pójdzie na dół wtedy, no, grzyb wtedy pójdzie do sąsiada, to się zgadza. Tylko teraz ty, czy nie się to? Rozwalili mi to. No mam nadzieję, że ten nie wyrazł. Co ja co dostałem tak w ogóle? 35 naboi dostałem? 36? No nie jest tak źle, no nie jest tak źle, dobrze wcale.
Jak masz takie deski zajechane, to musisz na nie położyć. Albo jakiś bardzo dobry impregnat, bo one ci się rozsypią. I to czort się rozsypią. No i to byłoby chyba na tyle i na przedzie. Trzeba będzie dać zrobić jakąś taką. O, chyba koniec. Chyba se już poszli. Ale tak czy inaczej, trzeba poczekać do rana. Teraz pytanie następujące. Czy ja mogę zrobić skrzynkę? Jak się nazywa skrzynka? Aha, okej. Okay. Medium mam. Nie. Mówię ci, że jeżeli chcesz położyć na przykład panele, bo to będzie ci najlepiej i najtaniej. I najlżejsze będzie. Bo albo by trzeba było kłaść deski, albo panele. Pod panele. Co wyjdzie ci kosztowo chyba tak jak płytki, do w miarę dobre płytki i klej. Czyli pod spód położyć ten płytę USB. USB. Płytę USB i co ja to potrzebuję do tego? Raz. Cześć. Co to jest? To jest to? Tak, kurde, czemu nie mogę tego? No cholera by wzięła. Tylko że wiesz, Krzysiu, tylko jeszcze jest taki dowcip, że jak wywalisz dechy, to strop może się po prostu rozlecieć. Ale właśnie dowcip polega na tym, że on ma tam drewniane stropy. I ni cholery nic nie zrobi, choćby nie wiem co chciał, jak chciał, to nie zrobi. Dobra, mam chyba wszystko. Tu chyba już nie ma nikogo. Ja pierniczę, to przecież jak to tak jest, to nawet nie ma jak zrobić mostu. No właśnie. No mówię, tylko chemia. Chemia i na to, żeby się nie bawić potem, na to położyć później folię, po prostu ją przyszyć, choćby takerem kuźwa przyszyć. Na to wszystko położyć płytę OSB. Jeszcze żeby, no... Nie, zwykłą folię, normalną, zwykłą, czarną folię. Wyjdzie ci taniej, mniej śmierdzi ten. Folię to tylko, tę folię w płynie się daje na ścianach i na podłodze w łazience, tam gdzie się woda leje, czyli tam gdzie na przykład robisz brodzik. Bo dlaczego nie? OSB bardzo dobrze, w kuchni? Ja pierniczę, w kuchni mam deski normalne i nic się nikomu nie dzieje. Tylko, nie, tylko OSB musi być 12 mm, ale to wtedy trzeba dać podwójną warstwę szóstki na przekładkę, tak jak cegły się daje, nie? I przykręcić do spodu. I na to położyć zwykłe panele.
Dziękuję, do widzenia. To jest najszybciej, najprościej i chyba najtaniej wyjdzie z tego wszystkiego. Bo tak to wiesz. Tak to będą jaja. Czemu się to mi tu... Aha, ty tu. Jest. Dobrze. Zrobiło się. Co ja chciałem zrobić? Aha, przede wszystkim nie. Tam to muszę pojechać, później poszukać tam po kątach. A propos Krzysiu, OSB, myśmy to dawali z kumplem. Znaczy kumplem, no z kolegą. Dawaliśmy właśnie na strychu, na stary drewniany strop. I wzmocniło, tylko właśnie tam szło tak, że na starą podłogę, bardzo starą drewnianą podłogę, myśmy kręcili podwójną warstwę płyty OSB, czyli dwie szóstki. Najpierw ułożyliśmy jedną warstwę szóstki, potem do tego, żeśmy kręcili dosyć gęsto, kręciliśmy drugą warstwę i potem na to szła normalnie podkładówka i poszły panele. Pięknie, do dziś się trzyma. Kładzione 10 lat temu. I podłoga przestała pływać. Sam strop nie przestał pływać. 3.27, zaraz będzie 4. Aha, no właśnie, jak ja to mam kurna zrobić? No, akurat nie wiesz, ja i u siebie robiłem na przykład w tym pokoju, co teraz jestem, no to są regipsy położone, ale bez stropu, bo nie ma. No, sypialnie, jak robili dach, to mi cały strop spadł. Także tam sypialnia jest też robiona na konstrukcji drewnianej, na tym, bo tak było po prostu taniej, nie? No. tak było taniej, no i no, nie ma się co szypać za bardzo, bo to... Zaraz, aha, miałem zrobić teraz taki myk, że... Tylko nie wiem, czy to sobie zrobić tu, czy to sobie zrobić tam, a tu... Zrobić. Bo może jakieś tu muszę sobie coś posadzić. Czy ja mam tu jakieś w ogóle nasiona? Co to jest? To jest zboże. Aha, ziemniaczka miałem sobie posadzić. No właśnie. Gdzie ja mam te one? Tu, ustrojstwa. No może faktycznie zrobię sobie to tu. Dobra, teraz ziemniaczka posadzę. Dobra. I niech sobie ziemniaczek rośnie. Czyli już coś mam. Ale ja dużo w ogóle a propos drzewa, tak wracając do tematu, to ja sporo z drewnem robiłem. Nie mówię, żebym miał jakieś tam specjalnie bardzo mocne doświadczenie w tym temacie, ale sporo z tym robiłem i trochę tam, wiesz, trochę się obeznałem w tym wszystkim. No, także to by można było. No jak to zrobić? Jak ja to mam zrobić? Czyli co, to nie mogę? Rany boskie. No to wiesz, no to tu spoko, to będziesz miał jeszcze trochę więcej miejsca. Bo jak... Ale kto regipsy kładzie na podłogę? Ja pierniczę. Już na to się właśnie pod płytki się kładzie płytę OSB.
Tylko trzeba ją jeszcze dodatkowo zakonserwować, żeby się klej chwycił. A klej się jej chwyta bardzo dobrze, bo ona jest chropowata. Więc tak jak na przykład w łazience kładziesz, są nawet specjalne takie płyty OSB, one są droższe, ale są takie specjalne płyty OSB, które się kładzie na podłogi. No jak ja mam to zrobić, żeby... No jak ja mam to zrobić, żeby... Jak to się nie da? No kurde, nie mogę kupić ani jednego tego perka. No o co chodzi? No i tu i nie mogę zrobić. Storage container i stare łóżko. No chłopaki, siódmy mać. Zaraz, a my tu coś nie. Nie, no to wiesz co, dajesz, wkręty dajesz na obrzeżach. No właściwie to się kręci tak jak normalnego regipsa. Bo i to się lepiej kręci niż regipsy, bo nie musisz jeszcze konserwować poza tym, nie? Jak chcesz wzmocnić podłogę, to najlepiej położyć dwie szóstki. Od kiedy się kurwa macie regipsy kładzie pod płytki? Na podłogę. Na ściany tak, ale nie na podłogę. No ludzie święci. To jest za miękkie. Niby to klej utwardzi, ale to jest za miękkie. To się to jest, wiesz. A pipcył to, jak co ją tu? Aha. Dobra, tu mam. 10 mam szczytu. Okej. Te mam pełne. Tu mam co? Aha, dobra, to tu sobie mogę tego luta wykupić. Ale przez to ci przelezie? Przez płytę? No to się właśnie o to chodzi, że na podłogę kładzie się płyty OSB, nie płyty regips. No. A klej ci nie przelezie. Słuchaj, ja mam zrobione w łazience w ten sposób, że gościu mi położył folię i to wszystko pływa. Położył mi folię, na tą folię zrobił wylewkę, a wylewka ma chyba 3 cm. I na to wszystko, jak to ładnie wyschło, to on zaczął kleić normalnie płytki. No i trzyma się to elegancko. A na ścianach kładł płyty regips, ale podwójne, właśnie na przekładkę. No i w kuchni troszkę pęka, ale w sumie tylko troszkę. Ty, to mogę chyba robić ten. No o co to z tym chodzi, to nie wiem. Wiesz, troszkę ten. No nie mogę. Nie wiem o co tu chodzi. No to właśnie, a jak masz drewniane stropy, to się Krzysiu kładzie płytę OSB. I na płycie OSB normalnie kleisz kuźwa płytki. Prosta jak konstrukcja cepa. No czego tu nie rozumieć, no? Zaraz, no tu. Cholera wie. Aha, już wiem, dobra. No podejrzewam, że tak. Jeżeli ktoś tak zrobił, to ten. Nie, no, kłaść płyty OSB, kłaść regipsy na podłogę, to jest w ogóle, wiesz, paranoja, bo regips pracuje, znaczy płyta OSB też pracuje, ale regips pracuje zupełnie inaczej. Płyta OSB się ugina w całości. Jak ją dobrze zakonserwujesz, to ona ci w ogóle nie siądzie. Zaraz, ja tu miałem coś zrobić. Tu miałem sobie coś kupić. Level 8. OK. 7. OK. Dobra. Już się zrobiło jasno. No trudno, muszę zrobić ten, tylko nie mam chyba gwoździ. Czy ja nie miałem tu gwoździe? To nie to.
A, ty, mogę sobie jeszcze tą posadzić, jukę. Ok. Dobra, i teraz się wybiorę jeszcze gdzieś tam coś połazić. Poszukać, tylko muszę sobie zrobić gwoździe. A nie wiem, czy mi się uda. Nie, no bez jaj, coś ty. Zrób stówę. Aha. Ok. Ile minuta? 9, no dobra. No i byłoby to. Właśnie muszę zrobić teraz tak, to muszę wrzucić do budowlanki gdzieś. Jak ja teraz sobie mam tu zrobić wejście? No ja pierniczę. No to jest jakaś paranoja normalnie. Totalnie i na maksa. Co to jest za okno? To ono jakieś inne zupełnie jest. No i super. No i super. Tu mam następne okno, ale to okno chcę dać tu. Okej. Dobrze. Teraz tutaj wsadzić jeszcze. Tu. Czy ja mam tu motek? Mam motek. Okej. Dobra. Teraz tu. Gwoździe. Teraz będę miał. Budowlankę sobie zostawię tam. Tu już nie wiem co gdzie wsadzić na nim. No do kitu, panie, do kitu. Kurde, małe te są. Te. No małe to. O jest. To. To i to. Dobrze, teraz. Zim powder, coś to jest. Okej. Dobra, jeszcze to. Tu, dobra. Aha, jeszcze to i to. Okej, teraz jeszcze mi się pasowało jedną zrobić tu. Skrzynkę tylko. Aha, nie mam desku. Dobra. Nieważne. Zróbmy to tak. To było już tu. Tu. Właśnie.
tak. No i byłoby to. Teraz to dać tu i już. I teraz mogę sobie. To ja nie będę na razie tego naprawiał. Ale tu rozpieprzyły to wszystko w imend. No to się tak nie da. Trzeba to będzie inaczej trochę pomyśleć. A, już wiem, gdzie miałem. Tam miałem jechać właśnie na... sprawdzić, co tam jest ciekawego ogólnie. Wsiada i jedziemy. Jeszcze tak na koniec, pół godziny mniej więcej, może troszkę więcej zostało, więc zobaczymy jeszcze, bo tam jest takie fajne miasteczko. Tam tego jeszcze nie poobrabiałem, ale... spać mi się chce coś. Panie, tam jest ołów. Kamienie. Benzina. Kurde bolas, przydałoby się znaleźć gdzieś aptekę, bo nie mogę znaleźć apteki, żeby mieć ten. Jest jakaś chałupa, można by tu zajrzeć. A właśnie tego prawa miałem sprawdzić jedną rzecz. Jak się to nazywało? Auto. Aha. O! Shotgun auto, a ty aż shotguna mogę? Nie, ty coś, a to nie tak. Nie mogę. A tu chyba byłem. Ja się tego pałęto badziewia, kurde, woląc, no. No i tak. O, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Właśnie, co ja miałem jutro zrobić, ale... Mogę sobie przypomnieć, co? Coś bym sobie tam niby planował. Tu chyba byłem. Ups. Osiem milimetrów to jest w cholerę za dużo. Ktoś próbował wyłożyć, rozumiesz, ten... ktoś próbował wyrównać chyba podłogę klejem. No przecież tak się nie robi. I właśnie dlatego robi się na płytach OSB. Bo płytę OSB możesz wypoziomować za pomocą zwykłych kuźwa listewek. No jest to trochę roboty, ale da się to zrobić. Ty, jaki to fajny domek jest. A na ścianie? Matko jedyna. Kto kładzie 8 mm kleju na ścianę w łazience? Kurde. O, tylko jedna. Aha, bo ona się tu rozpędziłem, a ona mi tak tu wylazła. No tak, będziemy tak sneaky fuckersko pomału. I po cichu. Teraz coś mi tu wylezie. Zapewne stanowczo, bo to tak mi lubi wyleźć.
tam coś jest? Nie ma. O, widzi to. No nie może. Że siadł na dwa strzały. Co wie, ja? Normalne jaja. Bez numeru, widzi to na dwa strzały? O. O. No jest to całkiem, powiem ci szczerze, że powiedziesz, całkiem prawdopodobne. No jeżeli ktoś, wiesz, takie jaja robił, no to... Wow. Śtuch i patrz pan. Chyba coś tu jest. Dobra, idziemy dalej po cichu. O, coś tam jest. Okej. Ammunition jest, dobrze. Cicho, 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 cicho. Żeby się tutaj nie wydało zaraz, że ja tu jestem. Nie tak się zaraz wyda, no ale... O. Sneaky damage. O, jest jakaś medycyna. No nic ciekawego specjalnie, no ale coś tam się dobrze. Bida, panie, tu jest z nędzą mokropec, no. Nie, no panie, bez jaj. O, w kibelku nie ma nic. Miodzik, hehe. Ała. O, spadło mi na łeb. Tu. O, proszę. Narobiłem huku. I zaraz mi coś... przylezie. No i patrz, z czego żyjesz, gościu kolorowy, no. Teraz przylezie następne jakieś bodziwie. Albo i nie. A może nie przylezie. Gornek. Ja pierniczę, ale tu jest bida z nędzą. To już po co ja to... Po co mi tyle tych górków? Chciałem się zapytać. Dobra. Sztuch i poza wodach.
coś jest? Nie, przeszło. O, tu są części elektryczne. Nie to. No trzeba trochę pokombinić, bo tu panie. Widęk. Bo tu będzie trzeba za chwilę coś tam dokładać. 240 się zrobiłem. Bo co mi to? No mówiłem, że bida z nędzą. Weź, wyłaź. No co ty, kurde? A takie coś to ja już gdzieś widziałem. O, proszę. Umcyk. Jakieś piórka, panie. A jakbym tam te drzwi wybił tak ogólnie, to... To trzeba pistolet do garści wziąć. No. Żadnego takiego mi tu szczelania. Jak obida z nudzą, no ja pierniczę. Ty, no nie. No nie, no wiesz, to jest jakaś... No ja pierniczę. Co ja to mogę jeszcze rozebrać? Chyba nic. To tak nie będę tego robił. Tak. Gdzie jest ten taki porządny żarył? Kurde, no był taki porządny żarył. Puszkach, a tu dobra. Dobra, ravioli z sosy niech będzie. Jedna z głowy. Narobiłem huku. Już nie muszę się czaić. Aha, słoik, dobra. Śmiałem się. Ki. Dobrze. Nie no, okrutna bida, no. Pierniczę.
To jest fajne. To się mi podoba. Łozbierz, 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 zabierz. Shotgun Messiah, ty, może to będzie coś ciekawego. Ty, fajne. On strzela na te normalne, te chyba, nie? A, weź to bywa. To się przetopi. To nie jest lepszy od pistoleta, taki na mój gust chyba. A czekaj, ja bym coś wziął pistoleta i... Aha, to nic mi nie da. Dobra, moment. No, akurat źle zrobiłeś, no ale niech będzie. Nie tak, tak. Gdzie on jest? Ile ma? 29. A, jeszcze tu muszę ciapnąć. Dobra, gdzie te obrazki są? To je wywalił, na cholerę mnie to. Co to jest? Stunt button parts, nie chcę. Okej. 122, to mało. Dobra. Nie chcę mi się chodzić dookoła. No tu się w ogóle nie da wejść dookoła. Muszę wyleźć przez ścianę. O, te, czekaj, moment, moment, moment. Stop, 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 stop. Dobra. Tak, część elektryczna, proszę Państwa, szanownego. Gdzie ja tu jestem? O, wow! O kurde, jakiś wysoki parter. Chodź. Chodź, gościu, kurde, robię teraz. Teraz zrobimy to tak. Rozbierz, rozbierz, tak, tak, tak. Wywal, wywal. Tak. Wywal, rozbierz, rozbierz, co to jest? Może zostać? To. No to powiem, że całkiem to nawet nieźle wyszło. Co tam jest? Kurde. Coś dużego tu jest. No to jest jakaś taka mała ta mieścinka ogólnie. Co tu jest napisane? Jakiś National Forest. Jakiś las. Panie. O! Stanowa. O! Kukurydza. Carl's Corn, Bob's Bars. Aha. Nie wiem, co to jest. Dobra. Wybacz, chodź. Kurde, może by tak... Ja może wiem, dużo tego mam. Nie, tylko dwa? Czemu tylko dwa? Gdzie był ten... leśny? Tu było to sadzenie, tak? O! No widzisz? To jest tu. O, co to jest? O, to jest dobrze. Leczenie sobie jeszcze wezmę. Okej. Okay.
kornplanty się weźmie. Jakieś tam żarcie z tego wiem, bo potrafiłem robić. Chyba. Coś jeszcze? Jest jeszcze tu. Wszystko? Wszystko. No jeszcze tu jest tego trochę, ale... Nie wiem, czy mi się będzie chciało to zbierać. Ile ja mam tych kukurydzów? 38. Ty, a ja mogę z tego zrobić na przykład sadzonka kukurydzy? Mogę? Nie mogę. Ty, no niby mogę. A nie mogę. Nie rozumiem tego. A nieważne. Ty, weź no, poczekaj no. Rozbierz. Lipcie to. Aha. Tu są wieprzki. Jajeczko. Robotnik burwy. Dzień dobry, witaj. Kurde no. Co jest? No, gościu. Szlak mnie trafi, no. O, jest. No, chyba go zabiłem. Naciskiem na chyba. No, bo tak mnie trochę nie było. Nie, żeby jakoś tam bardzo mocno, ale trochę mnie nie było. Przyznaj. To... Najpierw tak. Okej. Okay. To teraz wchodzimy pomału. Bo tu na pewno coś będzie. Siedzieć. Kurde w dupę. No, rozwal to. Szkoda mi amunicji, nie wydaje się jeszcze, no tak. No, tak. Nie wiem, nie pamiętam, czy tam coś jest, czy nie ma. Normalnie się wystarczyłem, dziada. Wystarczyłem się. Ten nóż jest mocny. Słuchajcie, ciul i już leci. Gdzie, czy się jakoś wychodziło? Nie. Jak tu się wychodziło? Aha, tak chyba. Nie? To o co chodzi? A, tędy się chyba wychodziło.
No, to już trochę lepiej. Co to jest? Ha, track accessories, dobra. No właśnie, to się track nazywało, ty pierdoła. Czy ja mogę takiego trucka zrobić? Ty, mogę, ale jaja. No, akcesoria mam, to bym mam, to mam, ty, to bym miał. Tylko nie mam tego, a nie umiem zrobić. A co ja muszę zrobić, żeby to zrobić? To kupić? Aha. No dobra. No wyłaźmy na górę. Wyłaź. Nie wstawaj, dasz. Teraz nie wiem, czy on pójdzie stamtąd, czy stąd. Nie wiem. Tam coś jest, ale nie chcę się tam iść. O, tu też coś jest. O, no to co jest w miarę. Gdzieś mi tu coś. O, jakaś książka. Tak jest, postrzał w żyć jest śmiertelny w ich wypadku. Ty, no gdzieś go słyszę, dziadyka Pierońskiego. Nie cholera nie, gdzie on jest. Żeby tu nie spadnąć. Boczkiem, 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 boczkiem. A jakby go tak wziąć, tak... Nie? A dlaczego? O, teraz tak. No proszę. Czasem potrafię. Tu jest tobeczka. I coś ty mi stąd wylos, dziad jeden. O, zamknięte. O, to już umiem zrobić. A tu jakąś książkę miałem. O, jest. Co to jest? Urban Combat. Nie, żeby mieć. Może być Urban Combat. Wszystko jedno. Co tu jest? A. Moje szczały. Dobra, to sobie najpierw otworzę to. Przy okazji napiję się wody. Dokojemy coś dłużej. No coś mi tam gdzieś wyjdzie na dole, no. 3 godziny, 5 minut. Jeszcze nie? Czemu nie? Broken Europe. Niech on się nie brokuje, tylko niech on się otwiera. No nie, no proszę cię. No, dobrze, że mam dużo lockpicków, bo tak to miałbym. No 39, no ja pierniczę. No nie mogę załadować, bo to jest kurde. Otwórz to.
No przecież proszę cię. No. Co tu jest? O, panie. O, panie. To mogę rozebrać. To mogę sobie ubrać. Nie tak, to wziąłem wszystko. Dobra. Dobra. No i ładnie. No i może być. Chcemy tak tu. O, udało się. Jesteś mi tu wyrcy cały czas. No. Tu jak wlezę, to spadnę. Na pewno. Jeszcze ktoś? Jeszcze gdzieś ktoś coś. Gdzie on jest? Aha, to już nie było potrzebne akurat. Ale dobra. Aha, to oni się tu tędy czaskali. Czy coś tu jest? O! Kurze, 27 mać. No kto trzyma puszki i słoiki w szufkach, no? I tratata. Tak. No to jest ten zink powder, no. Ubierz sobie to. Tungsten, tylko ty, to jest chyba lepsze. Armor rating, 6. Nie no, tungstynowe są lepsze. No. Stamina lepsze, to jest, chociaż nie, bo to zaś nie, bo to wydaje. Dobra, wezmę sobie to, bo to będzie mi łatwiej w tym biegać. Okej, okay. Jak wygląda sprawa? 124. Zresztą brak, żar się kocie zeżrzeć. Dobra. Okej, okay. To rozbierz. A, tak. Ja bym to rozebrał. Co z tego wyjdzie? Aha. No trzeba to porozbierać, to trzeba wywalić. Na cholerę mnie to. Aha, to złom dostęp. A, no i dobrze. No i która jest godzina? Jest ta pierwsza. No właśnie, można by było pomalutku kończyć. Co to jest to? Aha, to są. A to jest dosyć duża ta droga. Ciekawe, gdzie ona idzie. No, podjadę jeszcze kawałek, zobaczymy, gdzie to tam. Co tam jest ciekawego? No, to jest chyba cały zielony. Jeszcze kawałek, prawie, no, 21.05, a potem tu idę jeść. Trzeba skończyć sałatkę, nie? Świąteczną. Aha, nie, tam jest chyba już ten do dupy taki. Chyba tak. To już się chyba zaczyna. Ale tu jest jakaś droga. No i sobie pojeżdżę troszkę. To są jakieś dziwne strefy w tym, że jak się jedzie, to potem zaczyna być promieniowanie i
Tam są po prostu zamknięta droga. I tam się dalej nie da wejść. Co tu ciekawego jest? O! No i proszę, się wziął się. Powstań. Padnij. Nie mam strzałów? Do tekitu. Jaka i druga. O, jajeczko. Nie, piórko. No weź. Gdzieś znalazł, chłopie. O, jest ten taki śmieszny dom. Ale mi się nie chce do niego łazić już dzisiaj. No i proszę Państwa szanownego. Na dzisiaj to byłoby chyba tyle na tyle. Na przedzie ogólnie, rzecz ujmując. Gdzieś tu powinno być duże miasteczko, a jeszcze jedno, ale nie mogę znaleźć. Jutro nie wiem. Zobaczymy. Coś mnie tu gryzie. Jaki gryzacz jakiś cholerny kuje. Kujac mnie kuje. Jutro nie wiem, zobaczymy. Jak wyjdzie, co wyjdzie, jak będzie i co będzie. Moje jajeczko. Tu jest co? Nie wiem. O! Ale podejrzewam, że niewiele z nim zrobią, jeśli chodzi o ścisłość z farmingiem, bo no cóż tu więcej już zrobić? No nic. Te gatery, bujlery, jakieś coś tam, fragmenty klasy muszę znaleźć. Bez tego ani cholery. Nic nie zrobię. No dupy to normalnie to jest. No. No. O to chodziło. O ja ci tyle. Ciury i po zawodach. Czy tu jest coś ciekawego? Tam coś jest, ty. Tam coś jest. Jest jakiś jeden dziwny. Ołów. Nie chcę ołówiu. Skrzynka. Delfin z Detroit. Nie chcę delfina z Detroit. Nie, już nie wiem, co oni wymyślą. Tak. Teraz. Okej. To mogę wyrzucić, ja to mogę wziąć. Ajejku. Może by se tak nie cylnąć z takiego bliska. A, no to możliwe. O, nowy subskrybent na YouTubie. No właśnie. Nie chcę tylko. 300. Coś koło. Już dochodzi do 340 subskrybentów. No to panie. Wywalisz to, a wracając do tego faktycznie. Wywalisz przyczepę, wysypie ci je zboże, a potem zbieraj łopatą na przykład. Nie? Łopatę, bierz ma.
Tak, w 7 Daysach, nie? ...63% benzyny. A, to nie jest... O! O, panie! Już jakieś miasteczko jest. No to chociaż zwiedzę jeszcze na koniec to miasteczko. To mogę wywalić. To mogę rozebrać. To mogę dać tam. Okej. Trzeba zobaczyć, ale jakby to była gdzieś apteka. Aldous Cabinet. Co tu jest? Nie, tu jest ten. Tu są miśki, tu jest piekarnia, ty, ale tam coś jest. Aptekę bym chciał znaleźć, no. Ja coś się stanie, jak na jego wjadę w nią. O, ani zaliczył. Do kitu. No, coś z tym pałem jest. To jest faktycznie. Coś z tym jest. Ty. Czyżbym znalazł handlarza? Ale jejo, chyba tak. No to jakiś przynajmniej plus dodatni jest. Znalazłem chyba handlarza. Z naciskiem na chyba. Ty no handlarz. Handlarz pełną gębą normalnie pewnie. Ja, panie, to ja tu mogę robić takie dziwne rzeczy. Chemia domowa. No, chemia domowa też do czegoś jest potrzebna, ale... Co ty masz? Jakieś książki? Masz jakieś książki ciekawe? Loki Later. Magnum, kurde, tyle. 500, a ja nie mam nic. Ale bym ci coś sprzedał może, ty. To bym ci sprzedał. Nie? O, proszę. To bym ci sprzedał. To, bo tego mam nie potrzebuję. To ci mogę sprzedać. To ci mogę sprzedać. Nie wiem, co to jest, ale dużo tego mam. No ale i tak mam mało. 400. Ty, nie. O. Dobra. A ja bym co sprzedał? No nie chciał wszystkiego kupić. Schemat Magnuma. Ogólnie nie chcę tego. Do tego nie, narzędzia. Jak to się nazywa? Thank you, survivor. Check back soon. I get new merchandise daily. Nie, no przecież to jakaś... Paranoja, nie ładuje mi się w ogóle. Jak to się nazywało? Dobrze. Becker. Nie masz. Jak nie masz, to się wypchaj.
Tu się wypchuj, ale dobra, przynajmniej mogę sobie zaznaczyć na mapie, że tu jest handlarz. Idę sobie coś gdzieś. Co ja miałem zrobić? To, dobra. Handlarzyna, okej, dobra. Słuchajcie, ja wiem, nadajże się jutro. Może będzie, może nie będzie, nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego, jeśli chodzi o ścisłość. Co będzie? Na dzisiaj to byłoby na tyle i na przodzie. Dziękuję za wizytację. Zapraszam na jutro. No i co? Trzymajcie się ciepło i zdrowo. I do usłyszenia, do zaś. Cześć.